Przechodzisz tędy teraz nieprzypadkowo. Dzisiaj nie jesteś tutaj przypadkowo, dlatego że słyszysz Ewangelię. W tym kraju każdy słyszał imię Jezus, ale tak mało ludzi zna go osobiście. Jezus to jest osoba. To nie jest jakaś legenda, to nie jest jakiś bliżej nieokreślony byt, którym mówi się w kamiennych świątyniach. Jezus to jest ten, który oddał za ciebie swoje życie. To jest ten, który chce ciebie mieć na własność. Jezus jest tym, który chce być twoim osobistym zbawicielem, nie jakimś tam zbawicielem świata. On jest zbawicielem świata, ale chodzi o to, że on umarł za ciebie, konkretnie za ciebie, nie za anonimowe masy. On umarł za każdego człowieka, za każdego człowieka, za konkretne osoby, które znał po imieniu, które potrzebują zbawienia. Potrzebujesz zbawienia, nie jako członek jakiejś instytucji zwanej Kościołem. Potrzebujesz zbawienia osobiście. Potrzebujesz zbawienia jako osoba, którą jesteś, całym, z tym wszystkim, czym jesteś. Potrzebujesz Zbawiciela. I to jest wciąż aktualne. To Biblia została napisana tysiące lat temu, ale to jest księga życia. To wszystko, o czym tam jest mowa, jest aktualne. Jezus umarł za każdy twój grzech. Przeszły, teraźniejszy, przyszły. Oddał swoje życie, żebyś ty nie musiał umierać. Możesz mieć życie. Możesz mieć życie, ale musisz się zdecydować na to życie. Musisz to życie wybrać. Dlatego, że jego śmierć nie będzie miała żadnego przełożenia na twoją wieczność, jeżeli tutaj, po tej stronie bytu, go nie wybierzesz. Jeżeli nie wybierzesz go tutaj, to będziesz spędzać wieczność w oddzieleniu od Boga. Mimo że cena za twoją wolność została już zapłacona, mimo że przelała się krew za ciebie, święta krew, jeżeli nie weźmiesz tego do swojego życia, to nie będzie miało żadnego praktycznego znaczenia dla twojej wieczności. Potrzebujesz osobiście uwierzyć w to, co Jezus dla ciebie zrobił. Potrzebujesz uwierzyć w to, że twój dług został spłacony. Bo póki tego nie zrobisz, to tak jakbyś siedział w więzieniu, gdzie są otwarte drzwi. Tak jakbyś siedział w celi więziennej. Drzwi są otwarte, a ty tam siedzisz. To jest właśnie wtedy, gdy nie przyjmujesz tego, co Jezus dla ciebie zrobił. Ja to zrobiłam. Przyjęłam go. I nigdy tego nie żałowałam. I nigdy mnie nie zawiódł. I wiem, że zawsze jest ze mną. I wiem, że zawsze jest we mnie. Możesz mieć go. Możesz mieć Zbawiciela. Możesz mieć przyjaciela. Możesz mieć tego, który cię obroni zawsze. Możesz mieć radość i pokój niezależnie od okoliczności. Ale potrzebujesz zaufać Jezusowi. Jemu, nikomu innemu. Bo tylko przez Niego jest życie. Tylko przez Niego jest zbawienie. Tylko przez Niego. A życie ludzkie jest kruche. Nie wiesz, kiedy umrzesz. Umrzesz na pewno. No chyba, że doczekasz Jego powrotu. Ale życie ludzkie jest takie kruche. Widzimy to w ostatnich latach bardzo wyraźnie, jak kruche jest ludzkie życie. Dlatego nie warto żyć bez refleksji, oddając się jakimś rzeczom, które są dzisiaj ważne, a jutro nie będziesz o nich pamiętać. Bo rzeczy ważne to o czym teraz do was mówimy. Wiele rzeczy, które wam się wydają ważne, ważne nie są. Ważne jest to, co słyszycie tutaj dzisiaj. To jest tak naprawdę ważne, bo to zaważy na tym, gdzie będziesz spędzać wieczność. A wieczność zacznie się szybko. Życie jest krótką chwilą, ulotną chwilą. Życie jest iskrą, która tak łatwo gaśnie. Ale możesz mieć wieczność z Bogiem, możesz czuć się bezpiecznie. Po prostu potrzebujesz zdecydować się, by zaufać Jezusowi. Uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem. Uczynić Go swoim Panem i Zbawicielem. Bo tylko On Cię może zbawić. Tylko On Cię może uratować.
I on wraca na tę ziemię. Wraca już niedługo. I gdy wróci, to lepiej bądź na to przygotowany, bo on nie wróci tutaj jako łagodny baranek. To było jego pierwsze przyjście. Ale on wróci tutaj jako potężny król, doskonały, święty sędzia. I jeżeli nie będziesz miał jego krwi, to nie będziesz miał żadnego argumentu. Jedynym argumentem przed Bogiem jest krew Chrystusa. Nie ma innego argumentu. Jedynym, co cię może obronić przed sądem, przed Bożym gniewem, jest krew Chrystusa. To nią potrzebujesz się zasłonić. Dlatego zdecyduj się na ten krok. Nie będziesz go żałować. Oddaj Jezusowi swoje życie. Uczyń go swoim Panem i Zbawicielem. Gdy on wróci, to wróci po prostu po ciebie, jako po swoją własność. Wróci i weźmie cię do siebie. A jeżeli wcześniej umrzesz, to pójdziesz do nieba. Ale tylko wtedy, jeżeli zaufasz Jezusowi, jeżeli uczynisz go swoim Panem i Zbawicielem. Dlatego naprawdę zrób to. Zrób to jeszcze dzisiaj. Jak będziesz w swoim pokoju, jak będziesz sam, nikt nie będzie patrzył. Stań przed Nim w takiej szczerości serca i wylej przed Nim swoje serce. Tak szczerze się pomódl. Poproś Go, by Ci się objawił. Jeżeli zrobisz to szczerze, doświadczysz Go. Jeżeli oddasz Mu swoje życie, nigdy się nie zawiedziesz. Jego krew nigdy nie zawodzi. Krew Chrystusa nigdy nie zawodzi. Zapamiętaj te słowa. Cokolwiek innego byś zapomniał, to tych słów nie zapomnij. Krew Chrystusa nigdy nie zawodzi, jeżeli obmyjesz się w tej krwi, jeśli uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem. Będziesz zbawiony, będziesz bezpieczny, będziesz w wieczności z Bogiem.